Widzowie, w końcu wróciłem z Wrocławia. No i dla was nagrywam tutaj dzisiejsza orka będzie ciapkiem. Jest poniedziałek. Jesteśmy po targach i co? No raptem muszę sobie wlać, póki tu stoi. Orałem całą sobotę ostatnio. 12 godzin na ciapku to dało, powiem wam, że dało popalić. Coś mi się lemierz odkręcił. No musiał dokręcić z tyłu. Jest ok. No i co? Tankujemy ropę. Sobie nałożę kamerkę na głowę. Dobra, tankujemy ropę. Tu mam po części bańki, jak nie zostało. Chcę wyczyścić bańki, bo będę jechał po ropę później. No i co? Zobaczymy. Będzie cały bak z tego, co tu mam. To może nie będę musiał jechać jeszcze dzisiaj. Sobie jutro spokojnie pojadę przed siwami, bo chciałem zaorać. Zostałem ostatnie pole do orki. Sobotę tam orałem u siebie tutaj. Kończyłem te dwa pola u Pietrusia, orałem na szewcach mu pod pszenicę. Też będziemy u niego siać Amazonem. Także o, ktoś do mnie dzwoni. I tak to jest. Dobra, znaleźliśmy to złoto. Zakręcamy bańki, odkładamy na bok. O, ciapek stoi tu z pługiem. Na wiosnę planuję tam wiatę zbudować. Przez zimę będzie stał sobie tam na podwórku drugim u cioci. Będzie garażowany. No, coś tam jest tej ropy. Dobra. Gdzie jest mój miernik ropy? Widzicie? Sprzątnęli mi. Więc czekajcie, zaraz odbiorę, to zadzwonię. No, wszystko jasne, mi się kurczę, mówię, piasta skrzywiła przy tej orce, czy co? A to się okazało, że mi się kurwa trzy śruby odkręciło od koła. Ale jaja, powiem wam szczerze. No i co? Zbieram się do dokręcania, Stachu dzwoni, że siadł, Bora u góry. I jedziemy go wyciągać. Tylko, że rusz nim, tam pojadę do niego i nagramy wam wyciąganie. Opa. Dobra, to jest zakręcone. Jeszcze chciałem se kółko przestawić w pługu, bo mnie się strasznie zapycha. A, te cybanty nawet nie są mocno dokręcone. Mi się zapycha przez to kołko tutaj. Kotuje mi się. Dam to kołko po prostu do tyłu. I będzie luksus wtedy. Hyc. Dobra, jest. Mamy to. O kurde. Nie wiem, czy tak się ruszy to koła. No. Ten kamień tu trzyma. Wezmę młotka. Tu jest ten młot. I weźmiemy. Dobra, gaszę na razie. Sprzęta. Bo trzeba jechać Stacha wyciągnąć. Dobra. Ja tu cybanty kółko sobie przestawiam. Widzimy się u Stacha na polu. I taka sytuacja. Dziuj, ale głęboko tu bierzesz, panie kochany. Bo ze 30 centymetrów tu jest. Nie żałujesz, kurwa. Kurde, no nie żałuję i co się dzieje. No widzę właśnie. Garnki można kleić. O, zobaczcie, kurde, widzowie. Garnki można kleić. No to jest ta piaszczysta glina, taka jak ten. Glina piaskowa, czy jakoś tak, jak mówiła ta sąsiadka, co tam pracowała w tym geo. Tam jako ten geodeta, czy co tam robiła. No ładnie to idzie, tylko tu woda wychodzisz. Tutaj to woda wychodzi. Ale zobacz, tą warstwę, wiesz, z góry te 30 centów, a pod spodem twardo. Tylko że woda wychodzi, nie? Kto ci? Padelegi. Kurczę. Będzie dobrze. Głowy nas bolą. Dużo myśleliśmy wczoraj.
Daj ta spokój, widzowie. Przerąbane. No. Dobra, tu. Pewnie lewe koło będzie, prawe koło będzie brało, nie? No jest tu. Mokro strasznie. Ale dobrze, wilgoć chociaż jest w polu. Sam siewy będę, jak posiejesz, to będzie w schody będą fajne. No. Tu siedzi trochę na moście, ale damy radę. Dobra. Przygotowujemy się i widzimy się teraz przy głównej akcji. Próba numer 1. Kurde, ładnie. Ja już się dałem dziesiąte. Ja pierdzielę, zobacz. To się wyprawia, patrz. Ja nie mogę, to jak u mnie, jak grałem to na wiosnę u dzikowej, nie? No to ta sama było u mnie, nie? Chyba ze 4 razy odpinałem, póki wyjeżdżałem, ale siadł. Zobacz jak tu siadł. Łapie to na zaczepie już siedział. No, o kurde, tu metr dziura. Jak ty to zasypiesz teraz? Nie wiem. Ale dobrze, wyszedł, już się bałem, że siądę, ale mówię, idzie, to idzie, nie odpuszczam. Idzie, nie odpuszczać, dobrze, jeszcze szarpnąłeś i poszedł, no. No, jeszcze sobie ze sprzęgła szczelił. Dobrze, to elegancko, kurwa, bo jakbyś był we Wrocławiu, to trzeba by czekać na szwagra do 14. Chociażby wyszło, bo lepiej by wyjechać, nie? No. No, dobra, wyciągamy jeszcze pług, nie? Wysadzimy go na bogi. Dalej, gita dalej. Nie? Tak. Dobra, jestem już na polu, musiałem kółkę jeszcze opuścić. Stachu niestety się zakopał. No ale wyciągnęliśmy go i jedzie dalej z tematem. Dobra, pierwszy przejazd to sobie taki zrobimy powolutku. Żeby równo było. Żeby to fajnie równo wyszło. A później będziemy jechać normalnie. Jedziemy tam aż chęć za... Kamerce będzie widać. W górę zostawiamy na ziemniaki i marchewkę, bo będę testował, bawił się sianie marchewki, sianie wiesadzi, no sianie marchewki się sieje, wiesadzi, także zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? Jedziemy na razie o trójeczce, spokojnie ciapek się zagrzeje. No nie jest. Chcę prostą linię robić, a ciężko, kurczę. Wyrówna się następnym przejazdem, pokażę wam, bo tam jak orałem wujka, czy jak orałem, żeby go pójdę, to luksus mi wyszło, także było dobrze. Dobra, to lecimy. W miarę lecę, widzimy się już, jak już przejadę, bo muszę się skupić. I to w miarę mi w równo wyszło. A później będziemy, będę wam opowiadał co i jak tam. Jedziemy sobie już, troszkę żeśmy położyli, jedziemy teraz sobie na czwartym biegu, tam te 1800 obrotów do 2000 maksymalnie, żeby ciapka nie męczyć. I tak to się orze, widzicie, fajnie się to kryje, podoba mi się, włożyłem te ścinacze w tym pługu w końcu i teraz robi robotę niesamowitą. Reszta nie widać w ogóle. Na wierzchu tylko ten pierwszy przejazd środkowy tam, bo pierwsza skiwa nie zwracała, a nie chciało mi się tam operować na cięgę, żeby sobie to nie przeć ustawienia tego puka. No i jedziemy sobie powolutku do przodu. Ciapuś sobie fajnie daje radę, tam troszkę niżej mokro,
puszczę sobie kierownicę i jedzie sobie w grucie. Ten punkt uciągu poprawiłem, jak kiedyś pisaliście mi na wiosnę. Regulowałem sobie śrubą i naprawdę robi to robotę, nie? Strasznie tutaj niżej zróżnicowana gleba, jest trochę piasku białego, o dziwo. No i więcej jest takich glinasty, ten piasek taki wygląda jak piach, ale jest taka, jak weźmiesz go w rękę, to jest taka glina, kurcze i... No dziwna, dziwna ziemia. No tam znowu pół pola było gliniaste, tam pół pola znowu było gliniaste. To ciężko było podłoże, jak złapałem głębiej pługiem tam na 25 cm, jak na... To było już dość głęboko jak na ten pług. No to normalnie garnki można lepić, taka glina. Z jednej strony dobrze będzie wilgoć trzymało. Jak będę, nie wydaje Bóg kładł, by susza w przyszłym roku, to będzie wilgoć trzymała i będzie robił robotę. Skibi się tutaj dość mocno, widzicie. Niby gleba, o, widzicie taki ten. Taka gleba, ona się tak skibi, kurczę, że... No co? Tak to idzie. O, 20 cm. Możemy, także gdzie nie jest troszkę głębiej, gdzie nie gdzie płycej, ale około 20 cm. No i tu jest taki teren bardzo mokry. Na wiosnę czy znowu jak będzie susza, to znowu będzie plus. Trzeba się cieszyć, że jest taka ziemia, nie inna. Zawsze mogły być piaski takie typowe żółte same, to też nic by nie chciało rosnąć, nie? Za wyżyto siać. Dawno nie nagrywałem, wypadłem z sprawy, kurczę. Miesiąc poza kamerą prawie, to... O! Widzicie, jak trzyma? Aż się świeci ta... Ten gliniasty piasek. Nie wiem, jak się fachowa nazywa ten rodzaj gleby. To są mozaiki, wiem, ale jak to... Czarnoziem to nie jest na pewno. Także... głębiej i mokro, nie kopię. Pokażę wam tą glebę. O, widzicie jak to mokro? O Jezu. Ciapa, normalnie. To było chyba w tym miejscu rok temu, na wiosnę. Wjechałem, to wyciąganie było takie. Widzicie, jest jeszcze trochę takiego czerwonego. Czerwonej gliny takiej trochę jest. O, widzicie? Zobaczcie. Czekajcie, bo... Walną tą błoto. To jest taka, kurde, gleba. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, bo wy się pewnie znacie lepiej ode mnie, także... O, no jest tu trochę tak gliniasto. Ciężko idzie, długo idzie. No, tu mi ciapek znowu wyszedł pług i tak. Ciapek daje radę. No, mamy nadzieję, że... W przyszłym roku będzie większy ciągnik w końcu. Ja tak mówię wam o tym ciągniku, mówię i... Idziemy tam na pole, pokażę wam jaka tam jest glina. Zaraz się widzimy. No, jesteśmy tutaj, już na tym polu. Jest kawałek, hektar 30 fajnie wygląda. No i zobaczcie, co tu się dzieje, jaka to jest glina. Ciężko się strasznie to orało, niesamowicie ciężko. Ciapek to dostawał po dupie. No, ale bryły się już zrobiły. Nie ciężko to, kurde, bronami wyrównać. Fajne to pole, podoba mi się. Jest w miarę szerokie i w miarę długie, jak na nasze te tereny tutaj i te pola takie, te podziały działek i tak dalej, to fajnie to wygląda. No i co, widzicie, jest jeszcze mokro. Już trochę przeschło. Najgorzej był tam moment ten. O, tu taki jest łuk. Ciemniejsza jest tam gleba i tam wilgoć jest cały czas i tam mokro jest. I tam było najgorzej, tam się strasznie skibiło. Podłoże strasznie gliniaste. Normalnie jest żółta glina, można garnki lepić. No, nie wiem, ciężko będzie to uprawić tym ciapkiem. Że talerzówką praktycznie skręconą się tu wjedzie i poprzecina te bryłki, a potem bronami za tym poleci i wtedy może będzie lepiej. Dobra, wracam do mojej czerwonej bestii i walimy dalej woreczkę. Już jest bliżej niż dalej, więc jest dobrze. No dobra, to teraz siedzimy na ciapku.
Horka zakończona sukcesem. Lemken Grudziądzki dał radę. No i co? Parkujemy sprzęt, zapinamy talerzuszkę i jadę uprawiać, a z wami się już będę żegnał. Taki film z orki u mnie. No i co? Wracamy z filmami też ode mnie. Mateusz też będzie dla was to nagrywał dzisiaj. Opa, o, to deszcz, który spadł już ostatni czas. Troszkę wyparowało, ale mój obciążnik do przodu, do talerzówki, do siewnika. Muszę pomalować ramę, taką sobie wyspawałem z profila. Ale mam tu syf. No i co? Co będę jeszcze orał? Orał będę tutaj kawałek, na to już na zimę. Pod ziemniaki i warzywa. Będę siał marchewkę w przyszłym roku. Co ja zapalniczkę na szybko zmontowałem do telefonu, jak cały dzień się jeździło w ciągniku, to się przydało. No i co? Trochę zeszło z tą orką. W sobotę o 10 godzin bez przerwy. Nie licząc przerw, no to równo 10 godzin orałem. Wczoraj zacząłem, dzisiaj no gdzieś 6 godzin mi zeszło z tym polem. To i tak dobry czas jak na to, jak się ciężko orało tam niżej. Także co, widzimy się dalej z siewu, uprawy. No i co, ja się z wami żegnam. Jak się filmik podobał, łapka, subskrypcja. Zapraszamy was na Instagrama niedawno utworzonego, także co, do zobaczenia, hejo.